Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Spotykamy się na konferencji prasowej z powodu zmiany trenera w Górniku Łęczna. Nowym trenerem Górnika został pan Ireneusz Mamrot. Myślę, że większości z nas nie trzeba trenera przedstawiać. Były trener Jagiellonii, ŁKS-u, Arki Gdynia, Chrobrego Głogów. Bardzo doświadczony, z ogromną wiedzą, także mam nadzieję, że te argumenty będą na tyle mocne, że tutaj w Górniku Łęczna te wszystkie aspekty zostaną bardzo wykorzystane. Na początku też chciałbym podziękować za pracę poprzedniemu trenerowi, Marcinowi Prasołowi. Pracował u nas przez 10 miesięcy, to był bardzo trudny okres, końcówka ekstraklasy, później z dużymi zmianami pierwsza liga, gdzie były bardzo dużo zmian wśród zawodników. Także to była trudna praca. No niestety te ostatnie przede wszystkim wyniki były dla nas niezadowalające i stąd taka, a nie inna decyzja. Myślę, że najlepiej będzie oddać głos teraz panom redaktorom czy pytaniom z Facebooka. Będziemy się starali na nie wszystkie odpowiedzieć. Józef Kufel, Radio Lublin, to ja jeszcze, skoro pan prezes jest przy mikrofonie, to pozwolę sobie dopytać, czy trener Prasoł miał ultimatum na początku rundy, jak zaczynaliśmy, na przykład na zasadzie 3 mecze musi być 6 punktów, bo no, po tym meczu dosyć szybko ta zmiana nastąpiła, jakby to już było trochę przygotowane. Żadnego ultimatum trener Prasoł nie miał i takich rozmów na temat zdobycia jakiejś ilości, liczby punktów w danym meczu czy w danych meczach nie było. Po prostu no widzieliśmy, co się dzieje już w tym okresie przygotowawczym. Chcieliśmy, żeby trener Prasoł przepracował cały okres przygotowawczy według własnego planu. Tam już się pojawiały symptomy w meczach i z Chojniczanką i ze Stalą Rzeszów, które były dla nas niezadowalające. To są drużyny z tego samego poziomu rozgrywkowego. I to nie chodzi o wyniki, bo to jest gdzieś tam rzecz drugorzędna. Natomiast no, ta gra w tych sparingach, to co się tam działo, nie do końca nas zadowalało. Teraz no, rozegraliśmy 3 mecze pierwsze w lidze. No i okazało się, że te 2 mecze wyjazdowe z drużynami, które były pod nami w tabeli, przegraliśmy. To były bardzo istotne mecze. Wiedzieliśmy, że ten początek będzie bardzo ważny, bardzo istotny. Natomiast tutaj ultimatum trener nie miał. Pracowaliśmy i uważam, że tam moja, nasza cierpliwość tutaj w klubie i wszystko, co robiliśmy w klubie, to po to, żeby trener do samego końca miał wsparcie. Od kiedy jestem w Górniku Łęczna, ja bardzo nie lubię zmieniać trenerów, bo to nie o to chodzi. Chciałbym, żeby każdy trener miał jak najwięcej czasu, bo tylko długofalowo można wprowadzić coś rozsądnego i na tym polega, na tym to wszystko polega. Natomiast przed nami kolejne ważne mecze w Pucharze Polski już we wtorek i to jest i prestiż dla klubu, i pieniądze, i liczę na to, że tam osiągniemy sukces. Kolejne mecze, no niestety mamy tylko 3 punkty przewagi nad tą grupą pościgową, już spadkową, więc uważam, że no po prostu nie było na co czekać. Tak? To był już gdzieś najwyższy czas i ta granica gdzieś przeszła. Chciałbym, żeby to był nowy impuls, ta zmiana trenera i też sobie zdaję sprawę, że no, trener stracił pracę, ale to nie trener tylko jest za to odpowiedzialny. Zawodnicy też w szatni usłyszeli, że tą odpowiedzialność ponoszą wszyscy za ten wynik, który mamy. Z drugiej strony, czy nienaturalnym momentem na zmianę była runda po prostu po rundzie jesiennej, bo wiadomo, że wtedy nowy szkoleniowiec przychodząc miałby pełen czas pracy na przepracowanie i pewien komfort. Teraz no, jest postawiony w sytuacji, kiedy trzeba ad hoc przyjąć drużynę i ją udźwignąć. Oczywiście, tak można też stawiać tezę, natomiast ja uważałem, że trener Prasoł w lecie przy takich zmianach, które nastąpiły w kadrze, no nie miał tego okresu przygotowawczego w lecie takiego, na który chciałby mieć każdy trener. Stąd no, była ta szansa dla niego, dla całego sztabu, żeby ten okres przygotowawczy poprowadzić według własnej koncepcji. Ja muszę też powiedzieć, że ze strony klubu tutaj zrobiliśmy wszystko, stworzyliśmy takie możliwości trenerowi, drużynie, żeby trenowali w jak najlepszych warunkach, żeby wyjechali na obóz i tutaj naprawdę no, zrobiliśmy wszystko, jeszcze raz powtórzę, żeby te przygotowania były na jak najwyższym poziomie i chciałem, że nie chciałem podejmować tej decyzji na jesieni, tym bardziej, że ta końcówka nie była zła, punktowaliśmy, odbiliśmy się troszeczkę od tej strefy spadkowej, były dobre mecze w Pucharze Polski, więc było takie światło
światełko, że po tym przepracowaniu właśnie okresu przygotowawczego przez trenera Prasoła, że to może gdzieś tutaj przynieść efekt. No niestety okazało się inaczej, stąd teraz ta decyzja, a nie na jesieni. Dziękuję. To pan trener. Ja mam pytanie. Ja mam pytanie do wszystkich tutaj obecnych panów. Jakie były kulisy zatrudnienia trenera Mamrota, bo mówi prezes, że tutaj spokój, czas na pracę, a tak naprawdę od piątku mocne przyspieszenie. Piątek porażka, sobota zwolnienie trenera Prasoła, pożegnanie i niedziela nowy trener. Jak to się stało, że trener Mamrot tutaj trafił w tak krótkim czasie? Ja muszę szczerze przyznać, że to nie było ad hoc. Już po pierwszym meczu z Sandecją przegranym na wyjeździe w Niepołomicach 3-0, zaczęliśmy rozmowy z trenerami i nie chcę tego ukrywać, bo musieliśmy być przygotowani na taką ewentualną zmianę trenera. Rozmawialiśmy kuluarowo, nie dając tutaj trenerowi Prasołowi jakiegoś ultimatum, czy wygra mecz, czy przegra, to będzie zmiana. Natomiast no, musimy być przygotowani na to. W klubie tak jest. Musimy mieć rozeznanie zarówno wśród zawodników, którzy ewentualnie mogą przyjść do klubu, tak samo musimy mieć rozeznanie wśród trenerów i to jest oczywiste. I na taką zmianę po prostu byliśmy przygotowani. Kwestia była, czy to przeprowadzać tą zmianę jeszcze przed meczem Pucharu Polski, bo tak naprawdę trener dostał dwa treningi i to jest bardzo krótko, ja zdaję sobie z tego sprawę. Natomiast no, uznaliśmy tutaj wspólnie, że nie ma na co czekać. No, też jesteśmy na co dzień tutaj w klubie i kilka rzeczy było takich, uważam, że można było zrobić inaczej jeszcze, nawet po tym meczu z Resowią. Ja jestem bardzo niezadowolony z tego, że drużyna dostała w niedzielę wolne. Zagraliśmy w piątek mecz, we wtorek gramy Puchar Polski i drużyna po meczu piątkowym dostała w niedzielę wolne. Uważam to za błąd. To jest zbyt krótki okres czasu po to, żeby gdzieś tutaj mieć urlop. Tu trzeba pracować, tu trzeba być nawet jakiś rozruch zrobić, czy zregenerować się po prostu. I to było takich tematów kilka. Widziałem też, że niestety no, już u trenera Prasoła jakby gdzieś tam taka nadzieja gasła i to było widoczne. Oczekiwałem takich cech przywódczych, takiego, że damy sobie radę, takiego powiedzenia jasnego, o co walczymy, ważne mecze przed nami. Widziałem, że już w trenerze jakby ta nadzieja gasła, tak, że nie ma tutaj takiego ognia w oczach, że damy radę. I to był ten powód. Ja wiem, że szybko te zmiany nastąpiły, natomiast my byliśmy do tego przygotowani. To nie była decyzja ad hoc z dnia na dzień podjęta, czy wybór z dnia na dzień podjęty, tylko to się odbywało już wcześniej. A wiedzą panowie, że to duże ryzyko, no bo trener obejmuje drużynę w niedzielę, we wtorek ma mecz pucharowy, historyczny, bo półfinał Pucharu Polski. Trudne zadanie przed tym trenerem, tak na dzień dobry mu postawił zawód. Tak, ja zdaję sobie z tego sprawę. W klubie to jest zarządzanie ryzykiem i kwestia wyboru, podjęcia mniejszego, większego ryzyka. Zdaję sobie z tego sprawę i z pełnym przekonaniem tę decyzję tutaj podjęliśmy. Dlatego też chciałem, żeby przyszedł trener z doświadczeniem, z wiedzą, z pracą w większych klubach, w większych miastach, no po to, żeby to doświadczenie i wiedza trenera tutaj no, okazała się dla nas gdzieś tą wartością dodaną. Dlatego też jak wybieraliśmy trenera, czy rozmawialiśmy z innymi trenerami, to no, rozmawialiśmy o trenerach, którzy właśnie to doświadczenie mają. Trener Mamrot to jest trener wicemistrzów Polski, to jest trener, który był w finale Pucharu Polski, więc liczę, że w krótkim czasie da radę gdzieś ten ogień i tą swoją wiedzę, doświadczenie przerzucić na drużynę, aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że to ryzyko jest duże, tylko teraz ten moment, który byłby lepszy, po meczu Pucharu Polski, a przed meczem z Ruchem Chorzów, czy jeszcze czekać na kolejne wydarzenia. Wydaje mi się, że te trzy kolejki, okres przygotowawczy był dla mnie odpowiednim już czasem na podjęcie tej decyzji po prostu. Panie trenerze, to ja pozwolę sobie po prostu tego spytać, bo długo pan nie pracował. Co skłoniło, żeby podjąć tę rękawicę w Górniku i domyślam się, że od czasu, kiedy opuścił pan Jagiellonię Białystok, miał pan różne oferty pracy, a mimo wszystko dopiero teraz wraca pan na ławkę trenerską, więc z czym Górnik przekonał do siebie? No, powiem panu szczerze, wiadomo, że w naszym zawodzie nie do końca się pewne rzeczy da przewidzieć, bo piłka jest takim sportem, że no, nie wszystko jest jakby zależne od tego, jak pracujesz, jak dobrze pracujesz, wielu aspektach to jest troszkę gdzieś tam potrzebna, ten łódź szczęścia jest, aczkolwiek nie chciałem się tutaj na tym koncentrować najmocniej, to nie o to mi chodzi. Generalnie
mam już swoje lata, trochę popracowałem i dla mnie jest ważna rozmowa z ludźmi. Nie ukrywam, że gdzieś tam też byłem w klubach, których czułem, że nie wiem, jak to w dalszej perspektywie by to wyglądało. Też się kierowałem tym też. Ja wcześniej jako trener pracowałem wiele, wiele lat w każdym klubie. Najkrótszy mój okres, bo tam pan prezes wymienił te poziomy, zespoły na poziomie profesjonalnym, ale też pracowałem wcześniej w niższych ligach, czy to była trzecia, czy czwarta, i to też był minimum pracy 2 lata. I mój ostatni okres to był taki, że były to, powiedzmy, jeden to był trochę mój wybór w ŁKS-ie, natomiast czy Arka, czy Jagiellonia to były krótsze okresy czasu. Też patrzyłem, oczywiście nikt mi gwarancji nie da tej pracy, nie wiadomo jak długiej, ale też jako trener patrzę, gdzie jednak no, są kluby, gdzie dochodzi częściej do zmian trenerów, a są takie, że pozwalają trenerom troszeczkę wyjść z tego kryzysu. I patrząc tutaj na historię trenera, choćby Kieresia, który zrobił świetne wyniki, ale też wiem, że Marcin ktoś powie, że krótko pracował, ale jednak to 10 miesięcy jest, miał 2 okresy przygotowawcze, też jakiś wotum zaufania dostał, więc to też było dla mnie bardzo ważne. Ale druga rzecz to też zespół, no, żebyśmy o tym nie zapominali, no, że też jest tutaj kilku chłopaków bardzo ciekawych i to też mnie przekonało. Jako trener, który nie pracuje, no to ogląda się wszystkie mecze, więc nie ukrywam, że gdzieś ta gra Górnika Łęczna, zwłaszcza pod koniec rundy jesiennej, no ona mi się podobała. Natomiast no tam mówię, teraz troszeczkę gorszej był ten start rundy wiosennej, to nie do mnie należy ocena, ale to też brałem pod uwagę, że potencjał tej drużyny jest taki, że uważam, że no musimy się utrzymać. Jest pan po pierwszym treningu, więc taki mały przegląd wojsk już był. Co pan może właśnie powiedzieć o tej drużynie? Czy też widzi pan, że chłopacy są to trochę no, przygaszeni tym początkiem rundy? Wie pan co, w jednym treningu jeszcze to jest jakby w tym najbardziej kryzysowym dniu dla piłkarzy, bo to jest 48 godzin po meczu. To na pewno nie jest łatwo wszystko zobaczyć, aczkolwiek ich zaangażowanie było duże, bo to jest wiadomo, przy nowym trenerze to jest, chyba to jest, ja już przeżywałem jako trener i to kiedy wchodziłem do szatni i kiedy z niej odchodziłem i widziałem zespół, który załóżmy w środę wyglądał bardzo źle, a w czwartek po zmianie trenera bardzo dobrze, tak, i to było, mówię, na plus i na minus dla mnie, bo pracujesz kiedyś gdzieś tam długo, no to jednak dla zawodników to jest impuls, co nie do końca mi się podoba, bo to oni powinni pracować tak cały czas, a nie, że jak już przychodzą gorsze wyniki, to się zajmują wtedy gadaniem w szatni, czy będzie zmiana trenera, czy nie. To nie jest ich rola. Tu powinni się koncentrować na każdym treningu i na rozwoju i grze dla klubu. Mają kontrakty, mają płacone za to i to jest dla nich najważniejsze. Tak już jest niestety, możemy o tym mówić, że tak powinno być. Nie do końca tak jest. I dla mnie moment, kiedy trener ma bardzo silną pozycję w klubie, to jest taki moment, że zawodnicy o tym nie gadają. Nie musimy przykładów podawać klubu, bo takie w Polsce też mamy, nie ma ich dużo. I ja też wiem, jak miałem w Głogowie. I były różne kryzysy i wszystkie, to było 5-6 takich poważniejszych i z każdego wyszliśmy, bo była duża jakby taka gwarancja ze strony ludzi zarządzającym klubem, że tam do zmiany trenera nie dojdzie i wówczas jest o pewne rzeczy łatwiej trenerowi. A cele, jakie przed panem postawiono, jak już konkretnie? No konkretnie to jest Puchar Polski, wiadomo, że przejście do następnej rundy, to już nie będę się dodawał, to jest historyczna jakby szansa na półfinał i tutaj nie ma co dużo gadać, bo to jest bardzo ważny mecz, nie wiem, czy będzie pytanie, czy nie uprzedzając, na pewno nie będzie tutaj jakichś, nie wiem, eksperymentów w składzie, no, na ci, którzy będą mogli grać, oprócz tych wykartkowanych i kontuzjowanych, to zrobimy tak, żeby to było optymalnie jak najlepszy skład. To jest pierwsza rzecz. A druga, no to na dzisiaj, no to prezes powiedział, 3 punkty jest nad strefą spadkową, to jest jeden mecz. Biorąc pod uwagę, że za chwilę z tymi drużynami gramy 2 mecze z zespołami bezpośrednio grającymi o awans i za chwilę 2 mecze z drużynami, które są z nami. Te 4 mecze mogą wiele wyjaśnić, wiele pokazać. A możemy dalej gdzieś zachować status quo. Na dzisiaj nie jestem w stanie to odpowiedzieć, ale no głównym celem jest w tym momencie utrzymanie. To skoro już trochę wywołaliśmy temat jutrzejszego meczu z Pogonią Siedlca, jak właśnie przygotować drużynę w tak krótkim okresie, jaki pan ma do dyspozycji? Życie mnie nauczyło, że aż tak bardzo dużo w ciągu 2 dni nie można zmieniać, bo jak dostaną taką dużą dawkę wiadomości zawodnicy, no to w drugą stronę to zadziała. Oczywiście pewne rzeczy już wczoraj układaliśmy po swojemu, pewne jeszcze dzisiaj, bo jesteśmy przed treningiem, ale najbardziej można wpłynąć, no nie ma co się oszukiwać, no sferą mentalną i tu na pewno też pewne rzeczy chcemy wymagać, żeby uważam, że mogą robić lepiej zawodnicy
mocniej się jakby angażować w pewne kwestie, zwłaszcza i w grze defensywnej, czy w ofensywnej, ale to mówię, to z samym treningiem aż tak bardzo dużo w ciągu dwóch treningów na pewno się nie zmieni, to się można coś tam zaskoczyć przeciwnika najłatwiej, w sensie do poprawy, to są stałe fragmenty gry, żeby można swój wariant zrobić, natomiast pozostałe, no to na pewno będzie to w następnych dniach. A podłoń się do C, jak mi zdrowała? Powiem panu, że bardzo dobrze zaprezentowali w tym meczu z Garbanią i bardzo groźni w tych fazach przejściowych. Bardzo szybko jakby przenoszą grę na połowę przeciwnika. Czasami to jest środek prosty, ale bardzo skuteczny. Do tego bardzo dobre gdzieś tam, jeśli chodzi o przygotowanie motoryczne, bardzo dobrze wyglądają. Plus te fragmenty gry, bo tam też bramkę strzelili. Także taki zespół naprawdę widać, że w mojej opinii po tym pierwszym meczu tak się zaprezentowali, że też byli gdzieś tam z tyłu tabeli, w tym momencie przeskoczyli trochę wyżej i wydaje mi się, że to nie będzie zespół, który będzie grał utrzymanie, tylko raczej będzie szedł w górę w tabeli w tej drugiej lidze, także na pewno zespół, który no, też będzie chciał wygrać ten mecz. No, to są takie dwie drużyny, że jakby się porozmawiało, to każdy powiedziałby po losowaniu, że dobrze trafił, tak? I oni są pewnie zadowoleni i my, a później wszystko boisko zweryfikuje. My musimy pamiętać, że oni wyeliminowali trzy zespoły pierwszoligowe i nie żeby się bać, tylko żeby na pewno nie ma mowy o żadnym lekceważeniu tutaj. Ja do meczu z Pogonią przejdę za chwilę. Chciałem pytać panie trenerze, jaki styl chciałby pan nadać drużynie Górnik Łęczna? Na dzisiaj są najważniejsze punkty. Ja wiem, że to tutaj nie jakby do was uwaga, ale dziennikarze lubią łatki. Ja nawet analizując swoją, miałem trochę tego czasu teraz, tak jak pan zauważył, nawet moją pracę w poprzednich klubach. W Głogowie byłem 6,5 roku i myśmy nie grali ciągle tak samo. Były duże rotacje, bo tam było tak, że zawodnicy się promowali, szli wyżej. I jakby dużo zależało od charakterystyki piłkarzy, jakich miałem. Więc ja na pewno jestem zwolennikiem grania w piłkę, utrzymywania się przy niej, ale też zdecydowanie dzisiaj się w piłka też zmieniła. Dzisiaj trzeba grać szybciej do przodu. Dzisiaj najważniejsze w piłce to się porobiły te fazy przejściowe, czy to z obrony do ataku, czy odwrotnie i to jest klucz i na tym na pewno będziemy pracować. Są zawodnicy, którzy potrafią się przy tej piłce utrzymać, ale też mamy zawodników dynamicznych, czy Krykun, czy Kozak, to są zawodnicy dysponujący dużą szybkością, dobrze grają jeden na jeden i też gdzieś tam będę próbował ich wykorzystać w tym graniu, żeby jakby uwypuklić te ich największe atuty, bo gdzieś tam na pewno są zawodnicy z potencjałem, ale nie tylko oni. No na pewno mówię, chcemy budować grę też od tyłu, ale dzisiaj kluczem to jest, nie zabraknie w tych pierwszych meczach na pewno też pragmatyzmu. Nie? Brakuje też osoby, która, przepraszam, wykańczała reakcję, bo Górnik ma duży problem w tym sezonie ze stwarzaniem sytuacji i strzelaniem bramy. Wie pan, ja mam takie powiedzenie, że napastnika to szukają kluby od B-klasy do Ekstraklasy i jak się zawsze okres przygotowawczy zaczyna, to w klubach kogo szukacie napastnika? Jest dwóch napastników, trzeba popracować z nimi indywidualnie i wierzę w to, że z napastnikami, krótko, z napastnikami jest tak, jak nie strzelają, to nie strzelają, a jak zaczną strzelać, to później się odbija od głowy, od pięty i wchodzi wszystko i teraz kwestia, żeby zdobyli bramkę i to jest dla mnie najważniejsze. Z drugiej strony, no też wiosną nie mieli za dużo tych sytuacji, więc to też ważne, żebyśmy im potrafili stworzyć te sytuacje. Właśnie te sytuacje też chciałem zapytać, bo ja obserwuję Górnika już jakiś czas w tej pierwszej lidze i brakuje mi z mojej powiedzmy perspektywy tego, żeby ten styl Górnik miał, bo każdy mecz wygląda inaczej. Na razie charakterystyczne, co jest dla mnie, to jest rzucał tu długi Damiana z Buzienia w pole karne i dobra główka Marcina Biernata. To mogę powiedzieć, że jest takie charakterystyczne dla Górnika w tym sezonie, a mi chciałbym właśnie zapytać, czy ma pan jakiś pomysł na to, żeby coś innego może bardziej... Mam, ale chętnie, jak prezes pozwoli, to wezmę pana do sztabu i już będziemy pracować nad stylem takim, który się będzie panu podobał, to tak oczywiście żartobliwie. Trochę mnie pan zmusza tym pytaniem do oceny poprzednika. No, nie mogę w ten sposób odpowiadać. Każdy trener ma swój styl. No, kiedy Atletico Madryt wszystko wygrywało, to nikomu nie przeszkadzało, że grali w określony sposób, tak? Wiemy jaki. Się zgadzam, tylko chodzi mi o to, żeby ten styl był widoczny. Tak jak pan mówi, skuteczność jest najważniejsza w piłce. Jaki styl? Jeżeli faza przejściowa, ok. Jeżeli bardziej bronimy i nastawiamy się na tak szybki, żeby to było wypracowane. Ale trenerze Bartek też jest trenerem. Ja tego po prostu trochę nie widzę. Dlatego stąd moje pytanie. No tak, ale mówię, ja
Mam jedną zasadę. Nie chciałbym, żeby trener, który przychodzi po mnie w jakimkolwiek klubie, oceniał, jak zespół gra. Masz swój pomysł, od dzisiaj pracujesz na niego. Ja mogę o tym mówić od dzisiaj, od wczoraj. A to co to było, to nie jest jakby moja rola. Był moment, że pamiętam ten sezon, w którym zajęliśmy 6 miejsce w Głogowie. Obolewałem, że wówczas nie było baraży, bo wtedy poszła opinia w Polsce, że to w pierwszej lidze jakby najbardziej ofensywnie grająca drużyna. W następnym sezonie graliśmy inaczej, bo odeszło 5 zawodników z podstawowego składu i musieliśmy grać inaczej. Naprawdę dzisiaj chcemy grać szybko do przodu, to mogę panu powiedzieć, ale nie chcę mówić, że tak i tak, bo pan na następnej konferencji będzie z tego rozliczał, tak, że nie zagraliśmy tak. I na pewno będę inaczej, krótko, będę chciał postawić, jakby mocno odcisnąć swoje piętno na zespole i to jest dla mnie ważne. Okay, to teraz do meczu, jeśli mogę przejść. Jutro mecz z Pogonią Siedlce, drugoligowiec, więc spodziewać się chyba należy, że to Pogoń odda wam piłkę i wy będziecie tą piłką musieli więcej operować. Wie pan co? Do końca nigdy nie wiemy, jak oni zagrają. Natomiast patrząc na to, jak oni grali w tym meczu z Garbarnią, no to jednak zespół mocno wybiegany, więc ja nie wiem, czy oni będą chcieli się pozbywać swoich atutów. No, jeżeli wypracowali sobie w okresie przygotowawczym jakiś styl i będą się chcieli tego trzymać, mogą zagrać tak jak w meczu z ligowym przeciwnikiem, ale też niewykluczone, że mogą zagrać tak jak pan mówi. Musimy być na to też przygotowani i też gdzieś tam dzisiaj będzie pod to poświęcona jednostka treningowa, żeby też zawodnicy się odpowiednio poruszali. Doskonale pan wie, że atak pozycyjny w Polsce kuleje. Tu nieskromnie powiem, że gdzieś te drużyny, które prowadziłem, kiedy je dłużej prowadziłem, to sporo bramek strzelaliśmy po ataku pozycyjnym właśnie, więc ja do tego akurat elementu też przykładam dużą, dużą wagę. Ale mówię, no jutro, co bym tu nie powiedział, no jutro jest najważniejsze zwycięstwo i nastawiamy się na trudny mecz, taki, który przeciwnikowi nie zabraknie przede wszystkim cech wolicjonalnych. Na to się najmocniej musimy nastawić, że oprócz tej agresywnej, szybkiej gry, to jeszcze dojdzie taka agresywna, w sensie mówię, piłkarskim. A w kontekście tego pana zatrudnienia i tej małej ilości czasu, czuje pan tą presję związaną z jutrzejszym meczem, że no, fajnie gdyby się udało, no bo to jest historyczny ewentualnie awans Górnika do półfinału? Nie, presję nie, natomiast zdaję sobie sprawę, że to jest pan prezes, pan dyrektor, no to mi jakby dobrze rozmów nie zaczęliśmy, a już mówili o tym meczu w Siedlcach, także to zdaję sobie sprawę, że to jest no, bardzo ważny mecz tutaj dla klubu, dla kibiców i mam tego świadomość, ale dla mnie to jest taka pozytywna motywacja i wyzwanie, nie presja, no bo nie chcę za daleko wybiegać, no ale naprawdę stać na Stadionie Narodowym, prowadzić zespół z ławki rezerwowej to jest duża przyjemność, oczywiście niezakończona za dobrym wynikiem dla mnie, bo przegraliśmy 1-0, ale jako ciekawostkę mogę panu powiedzieć, że od pierwszego meczu wówczas gdzieś tam motywowałem zawodników w tym finale Pucharu Polski i kiedy wyszliśmy na trening dzień przed meczem, to jeden z zawodników podszedł i mówi: teraz ten rozumiem. Zobaczył sam stadion z perspektywy Murawy, to było przeżycie, a jak później było na nim, nie wiem, 45 tysięcy ludzi. Nie każdy ma przyjemność grania przy takim czymś. My najpierw musimy wygrać mecz z Pogonią, ale później cieszyć się dalej, jeżeli taka była możliwość, więc ja to traktuję po prostu, mówiąc krótko, jako takie duże wyzwanie i no, ogromną szansę i przeżycie jakiejś takiej bardzo dobrej przygody. Trener stracił pracę, trener Marcin Prasoł, jako pierwszy można powiedzieć, no, zapłacił za to, że ta gra wyglądała tak, jak wyglądała. Wprawdzie prezes powiedział, że z zawodnikami też miał rozmowę i powiedział, że oni też są jakby współodpowiedzialni za tę sytuację. A jednak w przerwie zimowej raptem jeden transfer tylko i sprowadzenie Miłosza Kozaka. Czy to oznacza, że tutaj pion zarządzający uważa, że drużyna jest gotowa od strony tej personalnej do spełnienia tych celów, jakie zostały przed nią postawione? Dziękuję za pytanie, bo akurat tak myślałem, że coś takiego. O coś takiego mogę zostać zapytany i cieszę się, że mogę jakby odpowiedzieć też na takie pytania, jakie dostałem. W Górniku Łęczna pracujemy na jasnie jakby określonych zasadach, a zasady polegają na tym, że przed każdym okienkiem transferowym spotkanie z zarządem i zarząd mi jakby wyznacza, jakie mam możliwości jako dyrektor sportowy, żeby pewne ruchy poczynił, tak, jeżeli chodzi o pierwszą drużynę. Tak, no.
Tak jak było i u poprzednich trenerów, i u trenera Prasowa, nie wiem, latem, i wcześniej u trenera Kieresia, tak samo jest było przy tym okienkiem transferowym. Tak, no. Górnik Łęczna jest klub, który musi patrzeć też na możliwości, na sytuację finansową, jaką ma, i możliwości pozyskania danego zawodnika do klubu. Przed tym okienkiem transferowym jasno miałem przekazane ze strony zarządu, i to nie jest coś, co gdzieś tam ukrywam, czy będę ukrywał, że ruchy, jakie będą do klubu, będą zależały od tego, jakie będą z klubu. Tak? Pożegnaliśmy jednego zawodnika, to był Ruben Lobato, i na jego miejsce za praktycznie, można powiedzieć, takie same pieniążki wzięliśmy Miłosza Kozaka. I to jest na dzień dzisiejszy, są takie możliwości finansowe klubu, że na coś takiego mogliśmy sobie pozwolić. Zdaję sobie sprawę jako dyrektor sportowy, tutaj też rozmawiałem z trenerem Irkiem i rozmawiałem wcześniej z trenerem Prasowym. Zdaję sobie sprawę, że ten zespół potrzebowałby jeszcze, powiedzmy, nie wiem, za Daniela Dziwniela jakieś zastępstwo, rywalizację. Potrzebowałoby być może taką mocną szóstkę, tak, takiego stricte defensywnego pomocnika. Tak jak trener powiedział, też zdaję sobie sprawę, że przydałby się jeszcze jeden napastnik, ale możliwości klubu na dzień dzisiejszy są takie, że nie stać nas na to, żebyśmy takie ruchy zrobili, bo nie chcemy tego klubu po prostu zadłużać. Tak, ja nie chcę powiedzieć kasę klubu, ja nie zajmuję się kasą klubową, żeby też była jasność, ale jeżeli dostaję informację, że możemy zrobić to jeden do jednego, no to dla mnie to jest jasna sprawa, i to nie mówię o kimś, że do kogoś mam pretensje, że kogoś chwalę, no to jest coś jasnego. No to tak kiedyś, jak jesteście, długo jesteście tutaj przy tym klubie, tak, no wiecie, jak kiedyś ta sytuacja wyglądała, że praktycznie martwiliśmy się, czy ten klub będzie istniał, czy nie będzie istniał. Nie chcemy do czegoś takiego doprowadzić, zarząd do klubu nie chce do czegoś takiego doprowadzić, bo to ja zawsze mówię taki prosty przykład. Idziesz chcesz kupić samochód, to idziesz do salonu, tak, kupujesz samochód. Jak nie masz pieniążków, no to musisz wziąć albo kredyt, albo leasing, tak, żeby kupić samochód. No to tak samo jest, jak chcesz zawodnika, a nie masz kasy, żeby to zrobić, no to musisz. A później to wszystko trzeba spłacać, dlatego są takie możliwości, ja się cieszę, że są takie możliwości, bo ten zespół jest, żeby też jasno było, ten zespół jest, Górnika Łęczna jest droższy od tego zespołu, który robił awans z trenerem Kieresiem. Wiemy, że to jest, różnica jest 2-3 lata i że wszędzie na całym świecie jest, na całym świecie jest zmiana, są inflacje, jest różne zmiany, wszystko jest droższe, tak, no, tak samo jest w piłce nożnej, także zdajemy sobie sprawę, tutaj zarządy zdawaliśmy sobie sprawę, że mamy mankamenty na pewnych pozycjach, ale jak już mieliśmy jeden ruch zrobić i stać nas było na ten jeden ruch, no to zdecydowaliśmy, że to będzie Miłosz Kozak, zawodnik z doświadczeniem, zawodnik z określoną też jakością, tak. A ty zachowujesz optymizm, Wola, przed tymi nadchodzącymi spotkaniami? Tak, ja zachowuję optymizm i twierdziłem to, mówiłem o tym, mogę tutaj też powiedzieć. Ja uważam, że jakby trzon tego zespołu i jakość piłkarska w niektórych zawodnikach Górnika Łęczna na dzień dzisiejszy, w większości tych zawodników, jest wyższa niż ten zespół, który awansował od Ekstraklasy kiedyś. Niestety, piłka nożna też polega na tym, że potrzeba czasu, żeby to wszystko zgrać, potrzeba czasu, żeby to był przede wszystkim zespół, bo w tej całej jakby erze poprzedniego trenera brakowało mi zespołu, takiej charyzmy. Okej, można powiedzieć też charyzmy. Bardzo wierzę w ten zespół, bardzo wierzę w tych zawodników, bardzo wierzę też u trenera Mamrota, bo jakby tak nie było, no też by trener tutaj nie siedział, tak, bo taka jest prawda. I wierzę to, że ta karta się odwróci, tylko że mówię, trzeba mieć też trochę i cierpliwości, bo mówię, z tego co mamy, a ja uważam, że mamy bardzo fajnych zawodników. Uważam, że trener Mamrot będzie w stanie zrobić zespół, który będzie, Bartek, przynajmniej ciebie cieszył swoją grą. Ale nie tylko Bartek, ja też bym chciał, żeby widzów. Bartek pomaga się, bo słusznie. Nie, no bo różne są komentarze, nie wiem, czy są trochę złośliwe, nie chcę tych złośliwych mówić. Ale też pojawiają się moim zdaniem komentarze takie merytoryczne, że po prostu ten zespół ma potencjał, ma zawodników o takich nazwiskach, a nie innych, którzy
którzy powinni lepiej ze sobą współpracować na boisku. Nie wiem, czy dyrektor. Tak jak też wchodząc się w słowo zauważono na konferencji w Rzeszowie, no nie może gra wyglądać od przypadku do przypadku. No. Niestety tak to chyba ostatnio wyglądało. Trenerów się, jak to ktoś powiedział, zatrudnia za kompetencje, tak? A później się zmienia, jak coś nie idzie, bo taka jest prawda. Założyliśmy, tak to prezes powiedział, dostawaliśmy sygnały też z okresu przygotowawczego, że jest coś takiego, co nam się nie spodobało, tak? Próbowaliśmy różnymi tam spotkaniami, różnymi przekazami, zejściem do szatni, próbować pobudzić ten zespół, próbować pobudzić sztab szkoleniowy, żeby to lepiej wyglądało. Słabo to wyglądało, taka jest prawda. I trener Marcin, który odszedł 2 dni temu też tutaj na spotkaniu z nami, jak żegnaliśmy, też powiedział, że on też nie jest zadowolony, on też wie, że to słabo wyglądało. Dał z siebie wszystko, ile mógł i tak to jest w życiu. To, że trener odszedł, to nie znaczy, że jest słaby. Czasami się komuś coś w danym miejscu nie udaje. No taka jest piłka, takie jest życie. Ten zespół ma predyspozycje i możliwości. I wiem, że są różne komentarze, że powinniśmy grać lepiej, powinniśmy grać. Tak, zdecydowanie jest tak, że ten zespół powinien grać dużo, dużo lepiej i stać go na dużo, dużo lepszą grę niż to było do tej pory. No, taka jest prawda i tak jak trener też tu powiedział i prezes, że oni sobie po prostu muszą zdawać sprawę jako zawodnicy, że oni muszą z tego kryzysu, gdzie jesteśmy, wyjść, tak? Bo trener może im dać różne zadania, treningiem, przekazem, ale oni je później jako zawodnicy decydują na boisku, jak to wygląda. Prosty przykład nam ostatniego meczu z Resowią, tak? No to jaka jest wina trenera, powiedzmy, że ci se robi takiego karnego? Żadna, tak? A zawodnik podejmuje taką decyzję, jaką podejmuje, my przegrywamy ten mecz i niestety jest słabo. A że ludzie będą opiniować, że będą ludzie gadać, rozmawiać, że będą różne opinie na różne tematy, no zdaję sobie sprawę, tylko że sami też wiemy, że wielu tych ludzi, którzy to nie wie po prostu jaka jest prawdziwy stan rzeczy, jaki jest, bo tak jak wy pewnie też, i trener pewnie też, i prezes, wielu tam SMS-ów i telefonów dostajemy, a może ten, a może tamten, a może tamten. Siłę na zamiary, ale mówię jeszcze raz, ten zespół na pewno i tych zawodników stać na dużo, dużo lepszą grę niż jest obecna. Wyczerpaliśmy? Jeśli są wyczerpane pytania kolegów dziennikarzy, to ja sobie pozwolę jeszcze przeczytać te, które napłynęło. Oczywiście one są już przefiltrowane, bo na większość odpowiedzieliśmy. Panie trenerze, do pana pytanie. Wiemy, że drużyna Górnika gra przeplatany futbol, jeden lepszy mecz na kilka słabszych. Ostatnim dobrym momentem był okres jeszcze do trenera Kieresia i końcówka rundy jesiennej w Ekstraklasie. Jak trener zamierza osiągnąć stabilizację w grze i punktowanie drużyny? To jest bardzo trudne pytanie, w sensie pozornie łatwe, ale dużo trudniejsza jest odpowiedź. No, najłatwiej powiedzieć ciężką pracą, tak? To jest jakby klucz do tego wszystkiego. To już powiedziałem, no, dzisiaj to jest strefa mentalna, to jest numer jeden. Też ich zmotywować do odpowiedniej pracy. No, nie ma innego wyjścia. To mówię, to też musi być odpowiedzialność wszystkich i moja, i zawodników za to, co się dzieje. Mam swój pomysł, mocno gdzieś zaznaczałem wczoraj, w sensie tego, jak będę wymagał. Powiedziałem drużynie, może nie wszystko da się zrobić, tak jak powiedziałem na początku treningu, ale pewne zasady im nakreśliłem. Dzisiaj będą kolejne, jeśli chodzi o pracę tą boiskową, ale to nie tylko boiskową, bo też musimy pamiętać o jednej rzeczy. No, piłkarz nie pracuje tylko 1,5 godziny na boisku. To, w jaki sposób on się przygotowuje do meczu, jak się regeneruje, to wszystko oni świadczą, jak się odżywia. Także on musi 24 godziny być profesjonalistą i zdawać sobie z tego sprawę, i jak tego będą wszystkiego pilnować, to będą lepszymi piłkarzami, a jak oni będą lepszymi piłkarzami, to będziemy lepiej grali, bo to tak naprawdę to, co tutaj było powiedziane, najwięcej zależy od nich. No. Ktoś trafi w słupek, a w tym momencie pójdzie kontra i kto inny strzeli z tego bramkę. Także to mówię, tutaj trzeba też sporo, może nie odpowiedzialności to ze słowa, ale tak by mocno ich przekonać, żeby wzięli to na siebie, przy oczywiście dużej mojej pomocy i wskazówkach. Tutaj pytanie chyba o jakiegoś statystyka, bo
Jak łatwo dotychczas sprawdzić w Pana karierze, Pana drużyny zdobywały średnio 1,5 punktu na mecz. Górnik ostatnio punktuje punkt na spotkanie. Czy według trenera stać drużynę Górnika na osiągnięcie takiego pułapu i czy to będzie gwarantowało spokojne dogranie rundy w pierwszej lidze? Po co? Ja nigdy, nie wiem, przed sezoną jeszcze, przez tyle lat jestem trenerem, nie mówiłem, tu trzeba 60 punktów, jak gramy o awans, a tu trzeba 40, bo pamiętam sezon w pierwszej lidze, kiedy my byliśmy Beniaminkiem Skrobrym, a to był jedyny, który ja takie pamiętam, i trzeci zespół zdobył albo 69, albo 70 punktów. I to był jedyny raz, kiedy chyba nie awansował. I więc mówić o liczbie punktów to nic nie daje, bo też był sezon w Ekstraklasie, gdzie Miedź Legnica zdobyła 40 punktów, które niby zawsze dawało utrzymanie i spadła. Także tu nie chciał się na liczbie punktów, tylko no nie ma co się oszukiwać. Bardzo ważne mecze są z czołówką, ale kluczem są oczywiście te mecze z tymi zespołami, czyli Chojnice i Opole, żeby był dobrze zrozumiany, że my nie chcemy wygrać meczu z Ruchem Chorzów. Nie o to mi chodzi, ale no to będą kluczowe spotkania. Ostatnie pytanie, doktor Krzysztof Nowacki, Kury Wobacki. Jakie największe problemy tej drużyny pan trener dostrzega? To mówię, to bym nie dlatego, że chcę być niemiły czy niegrzeczny i nie odpowiadać na pytanie, tylko odpowiem inaczej. Ja przez 20 lat, ponad 20 lat jestem trenerem i tylko raz objąłem zespół, to była pierwsza z Jagiellonią Białystok, która była po sukcesie, bo trener odszedł. Tak zawsze nas się zatrudnia wtedy, kiedy jest trudny moment w klubie, więc zawsze to są różne aspekty, że coś nie idzie, a czasami jest zwykły impuls potrzebny, więc nie chcę tutaj aż w ten sposób podchodzić do odpowiedzi do pytania, tylko mówię, no to jest piłka i my jako trenerzy przychodzimy zawsze w trudnych momentach. To tylko Guardiola sobie może pozwolić, żeby obejmować zespół w innym momencie. Dziękuję trenerze. I ostatnie pytanie do pana prezesa, redaktor Marcin Duda. Panie prezesie, jaka atmosfera panuje w środku drużyny po zmianie trenera i jak są nastawieni zawodnicy do zaistniałej sytuacji? Na to pytanie odpowiedź znajdziemy na boisku w meczu z Pogonią Siedlce, a później ligowym z Ruchem Chorzów i w kolejnych meczach. Kończąc już pewnie tą konferencję prasową, ja jeszcze raz chciałem bardzo podziękować trenerowi Prasołowi i mam nadzieję, że te doświadczenia, które zdobył między innymi teraz w Górniku Łęczna, pozwolą mu na to, żeby w dalszej pracy korzystał z tego doświadczenia i osiągał sukcesy. Trenerowi tutaj Irkowi życzę jak najdłuższej pracy, bo będzie to wtedy znamionowało dobre wyniki i osiąganie naszych wspólnych celów. Natomiast mam też prośbę taką ogólną do kibiców, do tych osób, które gdzieś tam piszą na Facebookach, na innych socjalach, żeby nas po prostu wspierać. Chciałbym, żeby to był taki moment, gdzie otwieramy okno, wpuszczamy takie świeże powietrze i próbujemy zrobić coś inaczej z nowym trenerem. Natomiast potrzeba nam wsparcia i czasami takie hejtowanie, czy takie... Ja wiem, że każdy ma swoją opinię, swoje zdanie, natomiast to niczemu dobremu nie służy. Pierwsza Liga zrobiła taką akcję Weź Wspieraj i nie jest ta akcja bez przyczyny, tak? Ja wiem doskonale, że dzisiaj znajdzie się ileś osób, które powiedzą, że nie trzeba było zmieniać trenera, że trzeba było zmieniać. Ja rozumiem, że ktoś może powiedzieć, że to dobry trener nowy, trener Mamrot, ktoś powie, że ktoś inny. Ja to wszystko rozumiem, natomiast to jest tak, że jak są dwie osoby, to są dwie różne opinie. My naprawdę te decyzje podejmujemy w kilka osób, staramy się to przegadać, porozmawiać, mieć na to argumenty, które też myślę, że dzisiaj padły i są wyartykułowane. Czasami w życiu też jest tak, że to narzeczeństwo, czy ta rozmowa kwalifikacyjna wygląda super, a później to małżeństwo się rozpada z różnych przyczyn. Takie jest życie. Natomiast ja od pierwszego dnia, kiedy tutaj pracuję, każdą decyzję staram się podejmować tak, jak najlepiej potrafię. To jest trudny sezon dla Górnika Łęczna po spadku z Ekstraklasy. Mówiłem o tym od samego początku i teraz bardzo nam potrzebne jest wsparcie kibiców. Bardzo dziękuję kibicom za to, że w tak dużej liczbie byli na meczu w Rzeszowie, mimo że to piątek, dzień pracujący. Teraz też wiem, że we wtorek do Siedlec wybiera się bardzo duża grupa kibiców, w czym też mam nadzieję, że przynajmniej troszeczkę pomogłem, że tych kibiców naszych będzie o wiele więcej. Wybiera się dużo osób od naszego sponsora strategicznego, z klubu. Wszyscy będziemy z zawodnikami.
zawodnikami, z trenerem i bądźmy pozytywnie nastawieni. Tego potrzebujemy. Pamiętajmy, że Górnik Łęczna to jest najlepsza drużyna obecnie na Lubelszczyźnie w pierwszej lidze. Taki mamy region słaby piłkarsko, zdaję sobie z tego sprawę, ale spróbujmy gdzieś tam razem być pozytywnie nastawieni i pomagać nam wspólnie, bo takie hejtowanie czy przeszkadzanie wręcz niczemu dobremu nie służy. Wszystkich kibiców serdecznie zapraszam na mecze. Mam nadzieję, że te najbliższe mecze będą wyglądały lepiej. Mam nadzieję, że awansujemy w pucharze i będziemy mieli troszeczkę czasu na takie pocieszenie się. Ja bardzo pozytywnie patrzę w przyszłość i mam nadzieję, że wszyscy będziemy po tych kilku miesiącach następnych zadowoleni.